fundamentów pierwszej suwalskiej świątyni szukali dziś mieszkańcy miasta. Poszukiwania były jednym z elementów przygotowań do obchodów 300-lecia Suwałk. Wszystko rozpoczęło się uroczystą mszą świętą celebrowaną przez biskupa diecezji jałckiej księdza Jerzego Mazura. Potem w Parku Konstytucji 3 maja na wszystkich czekał rodzinny festyn. Jego kulminacją było symboliczne wykopanie fragmentu fundamentów kościoła pod wezwaniem Świętego Krzyża oraz prezentacja chrzcielnicy, która znajdowała się w świątyni. To jest drugi mur prawdopodobnie południowej kaplicy kościoła. Proszę przypomnieć, jakie rozmiary mogły być? On miał około 40 metrów długości i około 12 metrów szerokości. Czyli duży. To znaczy, no, to taka świątynia, która miała zaspokoić potrzeby miejscowej parafii. Kościół powstał w 1714 roku. Był drewniany, pokryty gontem z kamiennymi fundamentami. Mimo, że nie są one imponujące, to mają dużą wartość historyczną, mówi Jerzy Siemaszko z Muzeum Okręgowego w Suwałkach. Był to kościół o konstrukcji szachulcowej, czyli tak zwany pruski mur, kryty gontem, o wymiarach około 40 metrów na mniej więcej 12 metrów. I to była pierwsza suwalska świątynia. Te fundamenty nie są imponujące. One były zrobione z kamieni polnych, spojonych zaprawą wapienną, ale to fragmentarycznie się zachowało. Niestety nawet nie na całości, bo prawdopodobnie część, jak wynika z naszych badań przeprowadzonych ostatnio, część fundamentu też rozebrano, być może po prostu pozyskując kamienie jako materiał budowlany. Pozostałości świątyni docelowo mają być wyeksponowane i stanowić atrakcję turystyczną. Są to przecież początki naszego miasta, mówi Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk. Chcemy dzisiaj nie tylko wykonać ten symboliczny symbol odkopania pozostałości fundamentów, ale chcemy później oczywiście uzewnętrznić resztki tych fundamentów i będzie jakaś co najmniej tablica informująca o tym, co w tym miejscu było. Nie? Także to będzie taki element na mapie Suwałk dla zwiedzających, który będzie przypominał właśnie o początkach tutaj naszego miasta. Przygotowania do 300-lecia Suwałk trwają już kilka lat. Ważnym elementem obchodów jest wymiar duchowy, czyli trwająca 9 lat nowenna. Bez Jezusa Chrystusa nie zrozumiemy bowiem historii miasta, mówi ksiądz biskup Jerzy Mazur. Dzisiaj, kiedy przygotowujemy się do tego jubileuszu, musimy powiedzieć słowami Jana Pawła II. Kluczem do zrozumienia historii miasta Suwałk jest Jezus Chrystus, którego przynieśli kameduli. Przynieśli dobrą nowinę o zbawieniu. Dlatego powstał tu Kościół. I bez Chrystusa nie zrozumiemy historii ludzi mieszkających na tym terenie w mieście Suwałki.